List świętego Pawła do Rzymian. Czternasty rozdział, czternasty werset. Z łaski Chrystusowej. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Dla pokarmu nie niż dzieła Bożego, wszystko wprawdzie jest czyste, lecz staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło o upadek. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem, a my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samym. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania, bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających Tobie na mnie spadły. Cokolwiek bowiem przedtem napisano dla naszego pouczania, napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście jedni byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie jedynymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Gdyż powiadam, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnicę dane Ojcom. I aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie, jak napisano. Dlatego będę Cię wyznawał między poganami i będę śpiewał imieniu Twemu. I znowu mówi, weselcie się poganie z Jego ludem. I znowu chwalcie Pana wszyscy poganie i niech Go wysławiają wszystkie ludy. I znowuż Izajasz powiada, wyrośnie odrość z pnia Jesego i powstanie, aby panować nad poganami. W nim poganie nadzieję pokładać będą. A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem. Wierzę obficie, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. Jednak napisałem do was, bracia, tu i ówdzie, nieco śmielej, chcąc wam to odświeżyć w pamięci, a to na mocy łaski, która mi jest dana przez Boga, żebym był dla pogan sługa Chrystusa Jezusa sprawiającym świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. Amen. I wnioskiem jest 13 werset. A Bóg nadziei, to jest nasz Bóg. Bóg nadziei, który jest godny, abyśmy mieli nadzieję w Nim. Niechaj was napełni wszelką radością i pokojem, wierzę, aby wypełniał wasze serce waszym życiem radością i pokojem, wierzę w imieniu Jezusa Chrystusa, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. To jest człowiek, który oczekuje na Pana. Który obfituje w nadziei przez moc Ducha Świętego. To jest cud. I bracia i siostry, to naprawdę w sytuacjach, w których żyjemy, w których żyliśmy albo będziemy żyć, możemy wyznać, że nic nie możemy zrobić, ale oczekujemy i wierzymy, że Bóg może wszystko uczynić. Bóg nadziei
w jakiejkolwiek sytuacji się znajdujesz, w jakiejkolwiek sytuacji się znajdujesz, Bóg nadziei może wypełnić twoje serce i twoje życie radością swoją i pokojem swoim, ale poprzez twoją wiarę w Chrystusa i w Słowo, aby obfitowała nadzieja twoja w Bogu i to stanie się tylko poprzez moc Ducha Świętego. To jednak, i to jest koniec wszystkiego, ma jeden kierunek, który z łaski Chrystusowej zobaczymy dzisiaj i jest łatwo, abyśmy poszli za tym kierowaniem, bo Słowo Boże jest proste. Dlaczego? Nie, że my możemy je wykonać, i chcę, abyśmy poszli do listu do Filipian. Drugi rozdział, 12 werset. Wersety, które wyznaczają miłosierdzie i miłość Bożą, czyli jak pięknie działa Bóg w naszym życiu, jak, czytam 12 werset. Przeto umiłowani moi, jak zawsze byliście posłuszni w Słowie Bożym, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecnością byliście posłuszni w taki sam sposób. Z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, aby Bóg działał w was chcenie i wykonanie według Jego upodobania. Czyli ile wy jesteście posłuszni w Słowie Bożym, tyle Wszechmogący Bóg przychodzi do was, bierze waszą wolę i czyni wolę Boga. Bierze waszą niemoc i czyni moc Bożą. I człowiek staje się Bogiem. Czyli wypełnia Bóg życie człowieka łaską, mocą i miłosierdziem. I słaby człowiek, który nie może ustać się na swoich nogach, ma wolę Boga daną od samego Boga w swoim życiu. I w swojej słabości ma moc Bożą, która działa w jego życiu. I pomyślcie teraz o takim człowieku, który żyje, myśli, chodzi według woli Boga, który jest w nim, który jest dany i według mocy Boga, który jest w nim dana i podarowana. Chcę stać się takim człowiekiem, bracia i siostry, ale to nie dzieje się z łaski, pomimo że dzieje się z łaski, ale dzieje się poprzez posłuszeństwo. Poprzez posłuszeństwo do Słowa Bożego, abyśmy chodzili dokładnie po śladach Chrystusowych, abyśmy chodzili dokładnie po woli Boga, według woli Boga, tak jak dokładnie nam opisuje to Słowo Boże. I mówi Słowo Boże. Wiedzcie, że Królestwo Boże to nie pokarm i napój, czyli co mamy jeść, jak mamy się ubrać, jak mamy żyć w dobrobycie. To nie jest Królestwo Boże. Jak to są wasze myśli, wtedy nie jesteście z Królestwa Bożego, nie jesteście w Królestwie Bożym, nie jest was Królestwo Boże. Nie macie możliwości, abyście oczekiwali na Pana i abyście dotarli, abyście mieli nadzieję w Bogu. Nie macie możliwości, abyście sprawowali z bojaźnią i z drżeniem swojego zbawienia i nie macie możliwości, aby Bóg przyszedł do was i aby działał w was jego, swoją wolę. Królestwo Boże nie jest, abyśmy żyli dobrze, w dobrobycie tutaj na tej ziemi, ale Królestwem Bożym są trzy podstawowe rzeczy. Sprawiedliwość w związku twoim z Bogiem, aby rządziła sprawiedliwość Boża. Czyli abyś był w oczach Boga sprawiedliwy. Oczywiście sprawiedliwość ludzka jest jak
splugawiona szata, ale poprzez wiarę w imieniu Jezusa Chrystusa, poprzez wiarę w Ewangelię Chrystusową, twoja wiara ta będzie zaliczana poprzez Boga jako sprawiedliwość i w taki sposób będziesz żył w sprawiedliwości Bożej. I to jest pierwsza cecha. Czyli to jest związek człowieka z Bogiem. Sprawiedliwość Boża, aby wypełniała twoje życie. Twój związek z Bogiem, która pochodzi tylko z twojej wiary do Jezusa Chrystusa, do tego, którego wysłał do ciebie Bóg Jezusa, abyś żył. Jezus Chrystus, który będzie twoim Panem, twoim Bogiem, twoim przyjacielem, twoim bratem i twoim Zbawicielem, i w słowach Jego, w zdrowej nauce, Bóg ci ją objawia, abyś był posłuszny tej zdrowej nauce. Czyli Królestwo Boże, po pierwsze, jest sprawiedliwością Bożą. Po drugie, jest pokojem w związku twoim z ludźmi. Proście po pierwsze o pokój i o uświęcenie, bez którego nikt nie może zobaczyć oblicza Boga. Proście o pokój ze wszystkimi ludźmi. To jest wolą Boga, dobrą, miłą i doskonałą. Po pierwsze, abyśmy wierzyli w Chrystusa i abyśmy przyjmowali zupełnie słowo Jego. I po drugie, abyśmy starali się. Starajcie się o pokój ze wszystkimi ludźmi i o uświęcenie. Poszukaj więc i znajdź między ludźmi, z kim nie masz pokoju, z kim nie masz dobrego związku, bo to składa się jako przeszkoda, abyś żył Królestwo Niebios. Królestwo Niebios jest sprawiedliwością i pokojem. I po trzecie, radością w Duchu Świętym. Po trzecie jest twoje życie. Twoje życie w smutku, w mękach swoich, abyś miał radość. I to jest możliwe tylko tak, jak mówi Słowo Boże. Tak jak mnie umiłował Ojciec i ja was umiłowałem, trwajcie w mojej miłości. I jak pozostaniemy w miłości Chrystusowej? Jeśli przykazań moich przestrzegać, mówi Chrystus, będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. I wtedy radość moja będzie w was i radość wasza będzie zupełna. Jak się to stanie? Poprzez Ducha Świętego. Jest więc potrzebą, aby chrześcijanin miał w sobie radość niebieską. Moc Pana, mocą naszą jest radość Pana. Radość, która pochodzi z tej ziemi, nie jest radością prawdziwą. Radość, która pozostaje, jest radością, którą daje Chrystus. Radość Chrystusowa, która mieszka w nas, aby nasza radość była zupełna. I radość Chrystusowa mieszka w nas tylko jak trwamy w miłości Chrystusowej, jak zachowując przykazań Jego, bo przykazaniem Chrystusowym jest miłujcie bliźniego swego. I to jest Królestwo Boże. Miłujcie bliźniego swego. Trwajcie w mojej miłości. Zachowujcie moje przykazania. I wtedy miłość moja będzie mieszkać w was. Wasza radość będzie zupełna poprzez Ducha Świętego, w Duchu Świętym. I teraz tematem, umiłowani bracia i siostry, jest, abyśmy byli w Królestwie Bożym.
bo mogę być chrześcijanem, mogę być na nowo narodzony, mogę być ochrzczony w Duchu Świętym, ale nie będę w Królestwie Niebios. I wynik tego będzie zły. Mogę być słaby. Mogę być zmęczony. Mogę się męczyć. Mogę być, mogę się potykać, mogę mdleć, ustawać, ale powinienem starać się, abym był w centrum Królestwa Bożego. Wtedy, oczekując na Pana, Bóg będzie odnawiał moje siły, będzie mi dawał siły. I Królestwo Boże nie jest czymś nieokreślonym, ani czymś teoretycznym. Jest to coś dokładnego i praktycznego. Sprawiedliwość wobec Boga poprzez wiarę naszą, nieugiętą wiarę w Chrystusie, który jest naszym Zbawicielem, i w Jego Słowo, który jest naszą drogą. Pokój ze wszystkimi ludźmi. I wynik tego jest uświęcenie, który pochodzi tylko od mojego wzywania i szukania, abym układał mój związek ze wszystkimi ludźmi, upamiętując się poprzez krew Chrystusową, oczyszczając się, i abym nie miał nic z nikim, czyli abym przebaczał wszystkim za wszystko. Trudną rzeczą jest, prostą rzeczą jest. Naprzeciwko korzyści, którą będę miał, jak żyję w Królestwie Bożym. I po trzecie, radość. Radość Chrystusowa we mnie, aby radość nasza była zupełna, dlatego, bo trwam w miłości Jego, zachowując przykazań Pana. I w taki sposób jestem współuczestnikiem Królestwa Bożego. I wynik tego jest, że ten, który służy Chrystusowi, który pracuje Chrystusowi, ten, który pracuje dla Chrystusa, dla ciała Chrystusowego, czyli dla Kościoła Chrystusowego, dla członków Chrystusowych, czyli dla braci i siostry, bo mówi Słowo Boże, że nie jest niesprawiedliwy, aby zapomniał trud miłości waszej i dzieło wiary waszej, która jest pokazana i objawiana, bo wy usługujecie i służycie, myjecie nogi swoim braciom, czynicie to, czynicie teraz i kontynuujecie i czynicie w taki sposób. Wtedy każdy, który służy Chrystusowi, z całą pewnością będzie miły Bogu i będzie wypróbowany przed ludźmi wobec Boga. Wypróbowany. I to jest wypróbowany człowiek. I to jest ten, który jest miły Bogu i który jest wypróbowany człowiek. Wypróbowany człowiek wobec Boga między ludźmi. I Bóg, co do czego nas namawia poprzez swoje słowo? Dążmy więc, staraj się, abyś był wypróbowany wobec Boga. Pracownikiem niezawstydzony, prawowierny w Słowie Bożym. Wypróbowany przed Bogiem, który jest współuczestnikiem Królestwa Bożego. Dlaczego? Bo żyje poprzez wiarę w sprawiedliwości Bożej. Ma pokój ze wszystkimi ludźmi. I życie jego jest pełne od miłości Chrystusowej, że jego serce jest pełne miłości Chrystusowej i przez radość Chrystusową, i radość jego jest zupełna.
i to jest szczęśliwy, błogosławiony, z pełnym owocem, z wynikiem chrześcijanin, współuczestniczy w Królestwie Bożym, w obietnicach Bożych. Jak będziecie posłuszni, wtedy Bóg przyjdzie i będzie pracował w was, wasze chcenie i wasze jego wykonanie. I co to znaczy, że będę posłuszny? Powiem, chcę, Panie. Chcę być współuczestnikiem Królestwa Niebios. Amen, bracia. Chcę, Chrystusie, chcę. Pomóż mi, Chrystusie, abym żył w sprawiedliwości Twojej, w pokoju i w radości Ducha Świętego. Chcę. I dlatego, że chcesz i prosisz o to, i dlatego, że oczekujesz od Pana, chcąc, prosząc o to, co chcesz, wtedy Bóg będzie pracował w Twoim życiu, chcenie i wykonanie, i ustanowi Cię zdolnym, abyś był takim. Czyli będziesz podobał się Bogu i będziesz wypróbowany wobec Boga między ludźmi. I wtedy będziesz mógł łatwo, nie ty, ale łaska Chrystusowa, która będzie mieszkać w tobie, będziesz prosił o pokój i o budowę ku drugiemu. Nie będziesz interesował się o samego siebie, będziesz naprawdę pracownikiem niezawstydzonym, będziesz wypróbowany wobec Boga, bo będziesz pracował dla pokoju i dla zbudowania innych. Ale zważaj, nie niż dzieła Bożego, że co będziemy jedli i co będziemy pili, jak się będziemy przyodziewać, w co będziemy się przyodziewać, ale trwaj wierny w Królestwie Bożym. I teraz musisz stać się, stałeś się wypróbowany Bogu, stałeś się pracownikiem niezawstydzonym i teraz musisz być prawowierny w Słowie Bożym. Jak? I staramy, i my powinniśmy, mocni, my mocni. Teraz jak stałeś się mocny? Ty słaby, nic nieznaczony, znikomy, w beznadziejności, stałeś się mocny. W jaki sposób? Bo Bóg pracuje w tobie chcenie i wykonanie. Bo jesteś współuczestnikiem Królestwa Bożego, współuczestnikiem obietnic Bożych. I dlatego my powinniśmy, my mocni powinniśmy starać się o słabości drugich, i którzy są jeszcze słabi, aby i oni stali się mocni. I tutaj mocny człowiek i słaby człowiek. Słaby człowiek, który stał się mocny, i słaby człowiek, który jeszcze jest słaby. Czyli ja mogę stać się mocny? Tak, oczywiście. Nie ja, ale Bóg, który będzie pracował we mnie. Chwała Bogu. Jak ustanawia kogoś, kto jest w beznadziejności, który jest znikomy, jak może ustanowić go Bóg mocnym człowiekiem? I teraz powinniśmy my mocni wziąć na siebie ułomności słabych i uwaga, to co możesz wierzyć i to co możesz myśleć i wiesz, inny nie wie tego, nie myśli w taki sposób, nie zrozumiał tego w taki sposób i tego nie może jeszcze. I dlatego nie lekceważ go. Tak, jesteś mocny, bo uczynił cię takim Bóg. Tak, ty wiesz, a inny nie wie. Tak, ty zrozumiałeś, a inny jeszcze nie zrozumiał. I jeszcze zgarsza się, czy zje, czy nie zje. Jeszcze męczy się w swoich myślach, że ustałem, mdleję, tak jak i ty. Zważaj więc teraz, abyś był prawowierny w słowie prawdy, musisz
nie uczynić to, co ci się podoba. Nie powinieneś podobać się samemu sobie, nie powinieneś się chlubić abyś mówił, że jakie piękne dzieło zrobiłeś ze mną, jakie objawienia, jaki owoc. O tak, łaskę uczynił Bóg, ale nie lekceważ drugiego, który jeszcze jest słaby. Pomóż jemu, aby on stał się mocny. I dlatego wykonuj i żyj nie z tym, co ci dał Wszechmogący Bóg, co zrozumiałeś od Wszechmogącego Boga, ale żyj tak, jak podobasz się drugiemu, a nie samemu sobie. Bo i Chrystus nie żył tak, jak mu się podobało, ale zawsze schodził do słabości ludzi i schodzi. I żyje zgodnie z naszą wolą. Zachowuje się z nami zgodnie z tym, co znamy. I my możemy to zrozumieć bardzo łatwo, jak zachowujemy się z naszym dzieckiem, jak ma 20 lat, jak zachowujemy się z naszym dzieckiem, jak ma 10, jak zachowujemy się z dzieckiem naszym, który ma 2 latka, 3 latka, jak ma 2 i 3 latka, schodzimy na dół i bawimy się z nim samochodami, jak stanie się, jak dorośnie do 12 roku życia, wtedy czytamy z nim książki. A jak ma 20 lat, modlimy się wspólnie z nim. I jak my zachowujemy się z taką ładną logiką, którą Bóg nam dał tą mądrość. I z taką logiką zachowuje się Chrystus z nami. Wiele ci zostało dane, wiele będzie wezwane od ciebie. Wiele ci zaufał Bóg, wiele będzie wymagał od ciebie Bóg. I z tą samą logiką zachowuj się i ty, jak naprawdę jesteś mocny. Bo inaczej jesteś bezużyteczny mocny. Bo i dlatego Chrystus powiedział: urągania urugujących tobie na mnie spadły. Ci, którzy urągają Chrystusowi, urągają i ciebie. I ci, którzy urągają słabego, urągają ciebie. Ty więc staniesz naprzeciwko Boga, abyś obronił swoje słowo, ale i ty staniesz przed słabym, abyś obronił go w jego słabości. To jest mocny. Mocny jest ten, który się uniża naprzeciwko Boga i ten, który chroni słabego i przyjmuje słabego. Jest uniżony. Ten, który może zadawać się z najbardziej słabym. Z człowiekiem, który jest w złym stanie. Może stanąć blisko Niego. Ma słowa pocieszenia od Boga. Ma objęcia otwarte od Boga. Ma miłosierdzie Chrystusowe. Posiada plecy, aby nosił. I On wchodzi pierwszy, jak urągają bratu Jego albo Jego Panu. Aleluja. I to więc, które było napisane dla naszego pouczenia, napisano, abyśmy mieli nadzieję i cierpliwość i pociechę z pism. Poprawniej, abyśmy mieli nadzieję, którą chce Bóg, abyśmy mieli w Nim poprzez cierpliwość i poprzez pociechę pism. I wtedy wielki cud, bracia i siostry. Jedyny cud, bracia i siostry. Bóg cierpliwości i pociechy sprawi i da wam, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście mogli wielbić Boga jednomyślnie, jednymi usty,
Boga i Ojca Pana naszego i Jezusa Chrystusa i będziesz mógł, bo Bóg cierpliwości i pociechy pomoże ci, abyś miał jednomyślność z mocnym i ze słabym. I teraz ja będę mógł myśleć w taki sam sposób z moim wnukiem Dymitrysem. Tak, bo go przyjmujesz i dźwigasz jego ciężary. Będziesz mógł myśleć z tym biednym człowiekiem, a ja mam i jem kotlety, a on je fasoladę. Tak, będziesz mógł, bo dźwigasz jego ciężary, bo w tobie Bóg działa, jego chcenie, jego wykonanie. I tak jak Bóg może, tak samo i ty możesz. Mogę myśleć, mogę być jednomyślny z jednym starcem, który umiera i kończy się jego życie. Tak, możesz. Możesz, abyś był jednomyślny ze wszystkimi. Bez żadnego wyjątku, bo uczynił cię Bóg mocnym, bo Bóg działa w tobie chcenie i wykonanie. Możesz, tak jak Bóg może, tak jak Chrystus może. I jak możesz być jednomyślny ze wszystkimi innymi braćmi i siostrami, ze wszystkimi sytuacjami, wtedy i możecie, możesz wszyscy razem uwielbiać Boga jednymi usty, jedną duszą, jednym duchem, aby ci wszyscy byli jednością i wynik tego był, że cuda i wielkie rzeczy wykonywane były poprzez kładzenie rąk apostołów i brał Piotra i dziecko małe i czynili, że byli jednością i wychwalali Boga. Możesz wychwalać Boga ze swoją żoną, z małym dzieckiem, z dużym dzieckiem, z braćmi swoimi, z Kościołem. Tam chce nas Bóg doprowadzić. To jest Kościół ostatecznych dni. I to wszystko jest zależne od tych, którym Bóg objawił i ustanowił mocnymi, bo są współuczestnikami Królestwa Bożego. I to jest Kościół, który wykona Bóg. W tym Kościele chcę być członkiem, bo to jest chwalebny, święty, doskonały, bez mazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju. Dlaczego? Bo wszyscy różni ludzie są jednomyślni na wzór Jezusa Chrystusa i wychwalają jednomyślnie Pana. To jest Kościół. To jest Kościół, to jest rodzina, którą chce Bóg. To jest ten mały Kościół, to jest światowy Kościół, który stanie się tylko jak podejmiemy decyzję, abyśmy byli posłuszni we wszystkim w Słowie Bożym. Abyśmy się podobali Bogu i abyśmy byli wypróbowani Bogu wobec ludzi, abyśmy byli pracownikami niezawstydzonymi i abyśmy szli w prawo wiernie według Słowa Bożego. I to jest Kościół, który tylko Bóg może uczynić. Tylko chrześcijanie, których tylko Bóg może nas uczynić. Rodziny, które tylko Bóg może nas uczynić. Ale to jest Jego wola i uczyni nas. Uczyni nas. Starczy tylko, abyśmy to chcieli. Chcesz tego, bracie? Chcę tego, Chrystusie. Chcę tego, Chrystusie. Nie chcę nic innego. Chcę Twoje królestwo, które jest sprawiedliwością, pokojem i radością. Nie chcę nic innego. Po co mam mieć pokarm i napój? I co mamy się przyodziać? Co mamy z tym zrobić wszystkimi? Pan, bracia i siostry, nam to podaruje i podaruje nam to, bo my tego chcemy. I podaruje nam tego, bo On pobudza nasze serca. Chcemy tego, bo nam to objawia. Chcemy tego, bo chcemy żyć apostolskie dni. Chcemy żyć w apostolskim kościele. Chcemy żyć w chwale Bożej. Chcemy żyć na górze Pana,
która będzie wzniesiona ponad wszelkie pagórki i zobaczymy chwałę Jezusa Chrystusa, który jest naszym Panem i naszym Bogiem. Tego, to chcemy żyć, w to wierzymy, w to, to nam obiecuje Bóg, to stworzy Bóg, to zachowa Bóg i my będziemy się uniżyli przed tym i będziemy wychwalać. Wtedy i teraz będziemy mieli wszystko wspólne i będzie Bóg Wszechmogący, a my będziemy znikomi, mali, znikomi, nic nieznaczący, ale pełni sprawiedliwości Bożej, pełni pokoju Bożego i pełni radości Ducha Świętego. I dlatego mówi Paweł. Przeto, bracia moi, jestem przekonany za was, bo i wy byliście pełni dobroci, wypełnieni wszelką wiedzą, dlatego możecie uczyć innych. To widzi Paweł u braci w Rzymie. I dobrze było, aby Bóg to w nas widział. I ja bym miał radość, że jesteśmy pełni dobroci z łaską Chrystusową. Wypełnieni wszelką wiedzą, że możemy uczyć jeden drugiego. I dlatego mówi apostoł Paweł. Napisali wam bardziej donośnie to, ale z odwagą, którą mi daje, że Bóg uczynił łaskę i jestem sługą Chrystusową. I jakie jest moje służenie, że sprawiam zwiastowanie Ewangelii Bożej, czyli abym był sprawującym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, kładąc Ewangelię Chrystusową między nimi. To jest moje pośrednictwo. Biorę Ewangelię Bożą i daję ludziom. I biorę słabość ludzką i daję ją Bogu. Aby ofiara poganów wiernych była przyjemną i poświęconą przez Ducha Świętego. Aby nasza ofiara, ofiara naszego ciała, ofiara naszych ust, ofiara naszego serca, aby była zawsze, o cokolwiek będziemy ofiarowali, aby była poświęcona, cokolwiek ofiarowujemy Bogu, aby była poświęcona przez Ducha Świętego. Amen.